będę musiał nieść swój bagaż na pielgrzymce. Każdy niesie jakiś bagaż, ale jeśli chodzi o twój plecak, będzie go woziło auto, także nie masz się czym przejmować, ewentualnie do noclegu rzut bajetem. W ciągu dnia zabieramy tylko mały plecak z tymi rzeczami, które są nam potrzebne w ciągu dnia. Natomiast główny bagaż zdajemy rano do bagażówki i odbieramy go wieczorem przed pójściem na nocleg. Także nie martwmy się, na pewno nie musimy nieść swojego bagażu ze sobą. Nie musisz się o to martwić. Twój duży bagaż zabierze kierowca. Będziesz musiał go oddać mu rano, a odebrać wieczorem. Więc twoje śpiwór, ubrania będą jeździły przy tobie, ale nie będziesz musiał ich nosić. Więc możesz zabrać duże rzeczy. Po błogosławieństwie i rozejściu się już na noclegi, zabierasz sobie swoje rzeczy i idziesz na nocleg. Torby są wcześniej oczywiście przez kogoś z grupy porządnie wyładowane. Segregujemy je tak w miarę, czy to jest torba na kółkach, czy plecak, czy jakaś torba typu jamnik, w miarę też kolorami się staramy to ułożyć. Nie no, wywalamy jak popadnie.